Czego? Czego ode mnie chcesz? Czego? Zdarzenią nie daj umrzeć, biznes plan rozpisz, musisz ludzie. Jak kiedy wiedzą cię, kiedy odniesiesz sukces. Oczy trzymacie za plecami, chcecie widzieć trumnie. Dlatego syn on tak okrutny. Zdził mi się pierdolony koszmar. Te czarne sny. Możesz szybciej jechać, czy to co? To znaczy? Nie po to jedziemy przez Niemcy. Nie po to będzie wydane kilkaset złotych więcej na paliwo, żebyś jechał. Ile ty tam masz? 160. Na ile mam jechać, człowieku? Dobrze docisnę. 36% zużycia mocy, to jest jakaś masakra. No jedź, człowieku. Ile to jedzie? 350? 400? Marek, ja już jadę 200, ja się boję. Tutaj nie ma drogi do dojechania tyle. Przecież jest droga, idealna, piękna, ładna droga. Nie no. Rozumiem, czy ty masz problem. No nie wiem, zobacz, liczę na godzinę jest. Wody. Zobacz, Marek, licznik. No jest 202. No więc właśnie, więc nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby jechać szybciej. Marek, ja serio, nie każ mi jechać więcej. Ten auto się buja, po prostu się buja. Co się buja? Jak to jest najstabilniejszy samochód? No w życiu, Marek. Paliwo w Niemczech jest droższe. Wszystko tutaj jest droższe. Dłuższa trasa. Tylko i wyłącznie po to, żeby jechać szybciej. Czego ty nie rozumiesz? Nie wiem, daj mi się, jeżeli mamy jechać szybciej, to nie na pewno tutaj, bo tutaj się nie da po prostu rozpędzić szybciej. No jak, to się nie da, przecież tutaj nie ma żadnego ograniczenia. Dobrze, masz, zobacz, cieszysz się? Ile masz? Takie dno. No ile mam jechać? Masakra, no 300. No nie, Marek, ja już się boję. Ja już się boję, serio. Jestem ale cały słaby jest. Cały jest, cały gorąco, jest 230 jechaliśmy. A dobra, wiesz ty co? Serio, no niedobrze mi jest, to co mam ci powiedzieć, no? Ja tam czekam na 300, ile potrzebujesz czasu? 300 na godzinę? Ty to grzało ci już totalnie na głowę? 300 na godzinę. Ile? 310. No chyba jesteś nienormalny, człowieku. 230 jechałem. Dobra, ile potrzebujesz czasu? 300 na godzinę? A ile czasu potrzebujesz? Ale ja nie dam rady 300 na godzinę jechać, to pogrzało ci już to danie. Ile czasu potrzebujesz, żeby się przygotować? O, tutaj może nawet też radę. No w życiu, Marek, to są zakręty. No masz 200. No ale no to przecież nie będę jechać 300, wiesz ile to jest 300? Sobie zdajesz sprawę, ile to jest 300? Ja jeździłem Ferrari, ja prowadziłem. Ty prowadziłeś 300 na godzinę, już bo ci uwierzę. 321 dokładnie. Dobra, ile czasu potrzebujesz na przygotowanie? Nie wiem, zobaczę. No. Nie wiem, czy w ogóle tyle pojadę. Jak nie pojedziesz, to możesz mnie odwieźć do domu i tyle. Dziękuję. Dobra, tempa pało. Albo lecisz 300, albo oddajesz za benzynę. Co? No to co słyszysz? Że co? No albo lecisz w tym momencie 300. 300 na godzinę? Nie zwalniasz, albo oddajesz za benzynę. I, ale kurde, Marek, no. A wiesz, ile kosztowały te twoje przyspieszenia? Kto ma pokryć koszty? Ja. No ale to ty kazałeś mi przyspieszać. Ja jadę sobie spokojnie 140. No to ja teraz stawiam warunek. Powiedziałem, że zapłacę. Ale jak będziesz jechał? A nie jedziesz. Ale Marek, 300 na godzinę to jest śmiertelna prędkość. Jak blizna się pełza. Ale jak będziemy mieć wypadek, to jest koniec, to jest po nas. Jesteśmy martwi. Człowieku, jesteśmy martwi. Chcesz umrzeć? Nie, ale i tak bym nie umarł. Dlaczego byś nie umarł? Bo jestem nieśmiertelny. Jak nieśmiertelny? Człowieku, przy takiej kolizji zostają same flaki. Te samochody są dla mnie stworzone, dlatego one zabezpieczają pasażera, tak? Jak ja jestem pasażerem. No raczej wątpię, Marek. Patrz, co tu jest napisane? Nie wiem, czy będzie widać na kamerze. Airbag. Co to znaczy? Poduszka powietrzna. Ale poduszka powietrzna ci przy 300 na godzinę nie pomoże. To są poduszki premium, tak? Przyspieszasz, tak? Tak, lecisz. Ja jest? Nagrywam licznik. No dawaj! Nie potrafisz jeść. Co to? 230? Serio? Żałosny jesteś. Taka piękna droga, a ty co odpalasz? 250 miało być 300. Będziesz płacił, będziesz mówił pieniądze za to. Marek, ja więcej nie dam rady, nie dam więcej rady. Jechaliśmy 260, ja więcej nie dam rady, Marek. No ty, kurde, no. Czemu mi to każesz robić? Nie rozumiesz, że to jest dla mnie za dużo? 260. To zbieraj pieniądze na benzynę. Człowieku, uspokój się. 260 na godzinę. Nie wystarczy ci 260? Co za frajer do mnie dzwoni? Nie wystarczy ci 260? Już nikt do mnie nie dzwoni. Nie wystarczy ci? Ale ja mówiłem, że masz cały czas 300. Dobra, zbieraj tutaj drobniaki na benzynę. Tutaj widziałem, że coś masz. O, ale to za mało, wiesz? Ty w ogóle... Tą piąteczkę to ty zero emocji masz w sobie, człowieku? Tyle? Jedziemy 260 tyle na godzinę? Tyle, to auto przez ciebie pali na kilometr. A nie, 500 metrów tyle pali. 260 na godzinę? Gdzie się wydaje prawa jazdy? Kto to organizuje? W ośrodku tego. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego. Drogi Zarządzie Ośrodka Ruchu Drogowego, zwracam się do was z uprzejmą prośbą o to, abyście sprawdzali, komu dajecie prawo jazdy. Żeby na drodze nie było tak zwanych kierowców pizdeczek. Tak jak on. Ponieważ, o co ci chodzi? Zamknij się, bo ja teraz przemawiam do zarządu ośrodka. Sprawdzajcie, czy kierowca potrafi rozpędzić się co najmniej do 300 km na godzinę. Moim zdaniem powinniście wydawać te prawa jazdy, jeżeli ktoś wam pokaże, że potrafi lecieć 320.
ale okej, zostańmy na tych 300 km na godzinę. To, że on nie potrafi rozpędzić się do 300 km na godzinę, to w ogóle nie powinno mieć miejsca. No co to ma znaczyć, no 200 na godzinę, to jest jakaś masakra. Człowieku, szczyt do ludzi. 270. I co na 270? Ile ty chcesz, Marek? Daj mi spokój! Mówiłem, 300 km na godzinę. Daj mi spokój, albo Marek! Nie płacę za benzynę, tak? Muszę się zatrzymać, ty dobrze. Zjedź na najbliższą stację, dobrze, ja wysiadam. Dobrze, zadzwonię jesteś do kolegi, chory, który ma Ferrari. Jesteś chory, człowieku. Zadzwonię do kolegi, który ma Ferrari jesteś i chory. Mieszka obok, żeby przyjechał. A wy z ośrodka ruchu drogowego sprawdzajcie, komu dajecie prawo jazdy. Napiszcie do mnie na maila lord.kruszwil@gmail.com macie w opisie. Ja wam dam dane tego frajera, który nie potrafi jeździć i zabierzcie mu prawo jazdy, tak? Piszcie na maila, dam wam wszystkie dane. Zabierzcie mu. 270 na godzinę, żygać mi się chce. Nie odzywaj się do mnie. O co ci chodzi? O co mi chodzi? O co mi może chodzić? Myślisz, że ja nie doniosę? Myślisz, że ja nie znam numeru na policję i do tego ośrodka? Ale o co ci chodzi? No jechałem. Co ty robisz? Które to? Twoje? To twoje, ta? No ale chyba jesteście poważni, to chcesz mnie tu zostawić? A co? Byle jaki frajer mi pojedzie 300. No wątpię, Marek. Co to, że ci się boisz? Ja jestem nieśmiertelny. 300 na godzinę, Marek. Ty wiesz, ile to jest? Słuchaj, życie ma się jedno i trzeba dobrze je wykorzystać, tak? Zobacz na mnie, widzisz? Ja jestem szczęśliwym człowiekiem. Jechaliśmy 270 na godzinę, 270, mało ci? Chcesz twoje? Mało, moje, chcesz stracić życie? Serio? A co, wolałbyś się rozwalić na mieście w jakimś maluchu? Dobrze. Czy w Audi? Dobrze, okej, 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 Marek, pojadę, 300 na godzinę. Pojadę. Nie wierzę ci. Pojadę. Nie wierzę ci. Pojadę, na twoją odpowiedzialność pojadę, jak się zabijemy, to jest twoja wina. Ale ja się nie zabiję, czego ty nie rozumiesz? 300 na godzinę, 300 na godzinę, ty jesteś w ogóle zdrowy na o zmysłach? Ty umiesz użyć mózgu, widzisz, plączę się przez ciebie, bo jestem cały się trzęsę. 270 na godzinę. A po co ci ten silnik jest z tyłu potrzebny? Ty jesteś nienormalny. Żeby jeździć tym samochodem. Ale 300 na godzinę? Dobra, wiesz co, ja chyba Dobrze, odjeżdżam. Pojadę, tak? Mam nadzieję. Jesteś chory. Ty jesteś chory. Wszystkiego się boisz. Panienka. Okej, pojadę. 300 na godzinę. Jeżeli jest to zapis, może mój ostatni zapis. Co ty tam syplenisz? Problem znowu? To chciałbym wam powiedzieć, że... dziękuję za to, że oglądaliście kanał Lord Kruszwil. Za to, że tutaj byliście razem ze mną. Za to, że mnie wspieraliście. Nie wiem więcej co powiedzieć. Ty, słuchaj. Po prostu dziękuję, że byliście. 320 RUSEMO? Dziękuję. Co? Nie wiem, na jakimś wypiście. Dobrze, jadę, tak? No ten frajer nie chce jeździć, on mi mówi, że on o życie się boi. Czaisz? No debil, po prostu debil. Ile ty jechałeś tam ze mną ostatnio? No 360, co za problem? 360? Ty jesteś nienormalny, Marek, weź się kituj. Sam ze sobą pewnie gadasz, pokaż ten telefon. No pokaż. Co? Sam ze sobą gadasz i oszukujesz, że ktoś 360 jechał. Nikt nie jest na tyle chory, żeby jeździć 360. Ale ci pojadę ci te 300. Jak zdechniesz, to jest twoja i wyłącznie wina. No czekam. Nie mogę się doczekać śmierci. Co, Mendo, idziesz? Mi 2 tygodnie temu zabrali prawo jazdy, mogę jechać bez. Dobra, idę. Jedziesz czy co? No idę, chciałem ostatnią chwilę pobyć. Idę. Ja mogę bez prawka polecieć. Dobrze, idź. Naprawdę. Kurde. Nie takie rzeczy się robiło, naprawdę. To nawet nie jest samochód. Serio, tego samochodu chyba nigdy nie widziałeś. Żałosne, po prostu żałosne. Dawaj, lecisz. Na co czekasz? Ile ty tam masz? Słaby jesteś. Lecisz szybciej, dawaj. 300, szybciej, lecisz. Co ty taki słaby jesteś? No masz 300, czego ty mnie chcesz? Czego ty mnie chcesz? Czego? Jechałeś 300? Czego ode mnie chcesz? Ty, ale nie nagrało się. Musisz jeszcze raz. Nie mam udokumentowane, nie? Ej, spokojnie, zostaw mój samochód. Także kamerzysta po raz kolejny okazał się cienką, ale to cienką. Jeszcze raz cienką. Pizdeczką! Nie potrafi niestety jeździć i powinno mu się odebrać po prostu to prawo jazdy. Nie zasłużył sobie. A ty masz ode mnie jeszcze jedną szansę. Słyszysz? Jeszcze raz mam jechać powyżej 300? Jeszcze raz. Jesteś chory. Ja jestem chory. Jeszcze raz. Dam ci 5 minut na przygotowanie. Okej? Okay? Kolejna próba. No, zobaczymy co z tego będzie. Za
za słaby jesteś, nie uda ci się. 170, 180, nie, 290, co to ma być? Żałosny jesteś. No zajeżdża mi drogę, palant. Co ja mam zrobić? Ja cię kręcę, ale hamowanie. No a co miałem zrobić, Marek? No nic, bo już prawie miałeś. To co mam rozumieć, że rezygnujesz? No nie, nie rezygnuję, ale to jest... Marek, to jest ryzykowanie życia non-stop. Non-stop ryzykujemy życie. Nie rozumiesz tego? Ty jesteś chory? Nie rozumiesz tego, że ryzykujemy życie cały czas? Przestaniesz gadać cały czas, zamkniesz tą swoją krzywą, brzydką mordę i zaczniesz wykonywać polecenia? Czy nie? Gdzie tą łapę? Gdzie tą łapę? Co, agresja się włącza? Nie agresja! Niemoc, rozumiesz? Niemoc! No co? Nie podejmujesz się już. Jesteś słaby, tak? Kończysz film jako pizdeczka, której nic się nie... Wyjechałem 300, widziałeś to! Ale ja nie byłem przygotowany. Nie włączyłem drugiej kamery. Mówiłem, wykonuj polecenie, a ty pojechałeś sobie po prostu. Ja ledwo co zdążyłem włączyć kamerę. No co? Kończysz jako nieudacznik. Nie dasz rady, jesteś słaby. O, próbuję coś udowodnić, ale ci nie wychodzi zbytnio. Frajerze ty. Nic nie warty śmieciu. Nie umiesz jeździć samochodem. Kto ci dał prawo jazdy, frajerze? Najpierw ty się naucz dobrze jeździć, a nie. Masakra, masakra. 300, 304, 305, 310. Nie no, masakra. Jeszcze takie hamowanie, wiesz ty co? Czego ty ode mnie chcesz, człowieku? Czego? Czego? Czego ode mnie chcesz? Czego? Żebyś jeździł. Jesteś chory! Jesteś chory, człowieku! Ja chory? Jesteś chory! Jesteś chory! Ja muszę się zatrzymać! Jesteś chory! A pamiętasz, co mówiłeś na początku? Jesteś chory! Co mówiłem? Co? Co mówiłem? Mówiłeś, że zawieziesz mnie na teledysk. A zamiast jeździć, pełzasz się. Czaisz, o co chodzi? Teraz się wstrzymał. No, udusz się. Należy ci się. Drodzy państwo, frajerstwo i nieudacznictwo nie zna granic. Niestety, w naszym świecie są tacy ludzie, którzy są zwykłymi śmieciami i frajerami. I teraz znowu próbujesz jeździć. Ale nie przesadzasz trochę tą prędkością. Zwolnij, 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 zwolnij! Ja chcę jechać. Jezu, przekręciło mnie. Mam to już spukę, nie mogę, nie mogę, nie mogę. Cofam mnie! Weź przez, takie dobrze! Masz 300! Chcesz 300? Masz 300! Masz 300, suko! Nie mogę się patrzeć! Masz 300, nie mogę się patrzeć! Masz 300, 10! Nie mogę! Masz 3, suko! Masz, cały czas teraz będzie tyle jechać! Chcesz? 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 Ty moi uzasrany! Chcesz? To masz! Strzygałem się, ale mnie dobrze! Nie hamuj, nie hamuj, błagam. I co, Mareczku? Dojechaliśmy, zażygałeś? Zażygałeś siedzenie, tak? Tak się śmiałeś ze mnie? 320 mieliśmy, prawie 330 na godzinę. Co już nie nagrałeś, jak jechaliśmy prawie 330? Co już się obsrałeś, tak? 330? Co? O, ho, ho, tak? Do ilu dograłeś? Do 310 czy do 315? Bo potem już włączyłeś kamerę. Auto musisz posprzątać, bo zażygałeś. Mareczku, no co taki kozak byłeś? Taki kozak byłeś, no Mareczek. Maruś, kozak byłeś. No zażygałeś całe auto. I co teraz? O fuuuuk. O Jezu. O Jezu. Chcesz jeszcze pojeździć? Chodź, pojeździmy, 300 na godzinę. 400 może przejedziemy się, co? Tyle ile wyciągnie, tyle ile fabryka dała. Chodź, Mareczku, chodź. Chciałeś ryzykować życie? Chciałeś się zabić? Ale goro... Chciałeś się zabić, no? No taki kozak byłeś, no co, teraz już nie jesteś kozak? Już nie jesteś kozak? Tak źle się czuję. Nie wiem, co się stało. Ale w pewnym momencie... Co w pewnym momencie? Co robisz? Tak mnie przekręciło. Co robisz? No co jest? No już wszystkie bariery zepsułeś. Jak chcesz, to możemy jechać nawet 400. Ja już nie mam żadnych barier. Zepsułeś mi wszystkie bariery. Mózg mi wyprałeś, rozumiesz, człowieku? Zepsułeś mi mózg. I co? Walizkę ożygam. A czemu mi wyjmujesz bagaże? Czemu mi wyrzucasz bagaże? Ciebie źle się czuję. No sam chciałeś. Mareczku, sam chciałeś. To jaki problem masz? Wiesz. Jaki masz problem? No powiedz mi. A kto cię odbierze? Frajerze. Tylko nie zażygaj mi walizki. Idź stąd. Że wiesz, zaraz się zażygam. Mendo. Ja menda?
Toś to ty chciałeś jeździć, tak? Ale nie tak. No jak nie? No 330 jechaliśmy. Prawie 329. Wiem, 300, nie 330. A co to za różnica? 30 w tą, 30 w tą? Co, 10 mniej ratuje życie? Tak, ale mi przeskoczyło coś w żołądku przy 310. No ty dalej jechałeś i zażegary jest cały... No to posprzątasz, Mareczku, albo weźmiesz ekipę, która posprząta. Włodzie się odkurzać. Dobra, kończ film. Muszę... No kończ film, Mareczku. Lawetę. Taki cwany byłeś, taki cwany byłeś. Na lawetę muszę zadzwonić. Na lawetę, ooo. Tobie tego nie dam. Jezu, będą się patrzeć teraz na mnie. No to będą się patrzeć, no. Podjechała wycieczka popatrzeć, jak żygasz. Wstyd, ale wstyd. Dobra. Do zobaczenia. Zobaczcie poprzedni film. Fu, nie będę na niego pokazywać, jak żyje. Zobaczcie poprzednie filmy oraz nie zapomnijcie o subskrypcji. Widzimy się wkrótce w następnym filmie. Do zobaczenia.